Dzień dobry Państwu. Siema. Tutaj mamy już 11 lipca i rozpoczynamy czwartą część naszego filmu. Rozpoczynamy z przygotowań. W bardzo przyjemnych okolicznościach natury. Bardzo przyjemnych okolicznościach natury. Chodź matka do nas. Już idę. No. To chodź bliżej. Woda w tym basenie, może niektórzy z Was będą zdziwieni, jest słona. No ja właśnie byłam bardzo. Jest chlorowana, ale jest słona. Jest bardzo ciepła, jest cudownie. Ale woda jest słona. Ale bardzo przyjemny basenik. Dzisiaj jeszcze będziemy nad morzem sobie pływali. Zobaczymy, gdzie jest bardziej słona. No dobra, atakujemy. Chodź matka, do nas bez telefonu. Idę. Okej. Proszę Państwa, Barbara chciałaby w kilku ciepłych słowach określić plażę tutaj w Sanremo. Dramat, po prostu dramat. Dramat. Dlaczego dramat? No rozejrzyj się. Tak jak powiedziałeś sam, najgorsza plaża w jakiejś... Chorwacji. Wierzącej Chorwacji będzie piękniejsza. Tak, jest ładniejsza niż tu, no wiadomo. Taki piękny piasek. No niestety, Jurata to kurwa nie jest. Do wody to mi się nawet nie chce wchodzić, bo jest zamolone. Poczekaj, pokażę jakie tu jest wejście. Tu jest tak. Wszystko fajnie wygląda, ale z daleka. Tutaj też mamy zejście na taki tarasik. Żeby tutaj schodzić i żeby schodzić na plażę, trzeba wykupić dostęp za 50 euro. Wykupiliśmy. I już jesteśmy na naszej uliczce, najbliżej morza. Różnica w cenie była w porównaniu z tym drugim rzędem. 30 euro na 3 dniach. 30 euro na jednej dobie. No. Aha, tak. Na początku mieliśmy jej za 60 euro, a teraz mamy tą najdroższą opcję, bo się okazało, że tutaj jest jedno wolne miejsce, cudem. Więc wzięliśmy. I mamy taki widok. Idziesz, Mati? Dobra. A to nasze miejsce w pełnej okazałości. Basiula, co ty miałaś powiedzieć? Jeśli się komuś wydaje, że kemping to jest tania forma. No właśnie, bo szukaliśmy też apartamentu. To jest w grubym błędzie, ponieważ tutaj zapłaciliśmy myślę ze 2 razy tyle, co moglibyśmy zapłacić wynajmując pokój, ewentualnie studio. Tak, apartament w centrum Sanremo był może nie połowę tańszy. No studio, czyli jeden pokój ze studio dla nas trojga, z kuchen, małą kuchenką, z łazienką oczywiście. Jest, no. To można wynająć nawet za 400 za dobę, to jest żaden problem, na Bookingu jest taki ofert tam... No przynajmniej kilka dni. No ale musisz przyznać, że ten camping jest naprawdę na wysokim poziomie i tutaj to jest raz, choćby obsługa, to naprawdę wysoka puła. Tak, to też, ale co ważne, wynajmując taki pokój, można łatwo zapomnieć o tym, że można nie mieć co zrobić z samochodem, ponieważ właśnie, w ogóle nie było opcji zaparkowania. Skapowaliśmy się, tak. Porę i... Trzeba by było szukać parkingu jakieś 200-300-500 metrów od tego miejsca zameldowania. No i dodatkowo jeszcze tak, wyjmować cały ten nasz majdan i nosić. No dobra, kończę na chwilę. Idziemy się umyć, tak?
Później coś zjemy, jakieś spaghetti włoskie, tak, włoski makaron, al dente. I idziemy do salonu. Tak, idziemy. Dobra. No sama sobie zdejmiesz chyba, co? Ja dzisiaj szef kuchni poleca spaghetti. Lubella. Pozdrawiamy Lublin. Piotrek, Hubert, siema. Cię nie pytam, czy chcesz. Dolano sos. Teraz porcjowanie. I walka. Model do. Chodź. Chodźmy, pyszny. Pyszny makaronik. Jak smakuje, dziewczyny? U, Matyldzie najbardziej widzę. Pyszny makaronik, Mati? Z Lublina? Dzień dobry. Widzieliście coś takiego? Podróba Jägermeistra. Bardzo podobny i bardzo, bardzo dobry. Polski wyrób. Mati, kubek z Olesna, dobrze, że jest czysty. A to jest właśnie mycie naczyń z widokiem na wodę. Nie? Czysta przyjemność. Ale mogłabyś nie mieć tego do roboty. Tylko śpisz po nocach i ci się zbiera. Ciepła woda? No widzisz. A tobie co się najbardziej podoba tutaj na tym kempingu? Co? Basen. Tak myślałem. Pójdziemy chyba jeszcze dzisiaj, co? Matka się szpachluje. Co? Wymalowane? Dobrze, dobrze. Dużo utwardzacza bierzesz? A ty co? Zdrowy lizak? Czyli jaki? Z apteki. A, z apteki. Dobra. A skąd masz? Apteki. A, z apteki. Dobra. Od babcieli. A, zobaczcie tutaj. Łóżko z widokiem, proszę bardzo. Nie ma to tamto. O. Tak się śpi. Można machać. Tak wygląda nasza miejscówka. Tak wygląda ten nasz kemping. To są takie fajne domki. Z łazienkami chyba te domki, nie, Basiula? Z kuchniami, z łazienkami. Właśnie. Pełni wyposażone, w ogóle super to, naprawdę. I domki cenowo wcale się nie różnią od tego miejsca, które wzięliśmy chyba, nie? Nie, różnią, różnią. A, różnią. Dlatego no, my mieliśmy już wszystko przygotowane pod spanie w samochodzie, ale opcja jest super dla rodzin, szczególnie z dzieciakami, to bomba. Tak jest. Tutaj nasz basen. Czynny później od 15 do 19. Tu jest fajna restauracja i to naprawdę... No nie taka typowa barowa, tylko fajna. A tu są papuszki. Od wczoraj byliśmy tutaj, Matylda, chyba 74 razy, nie? Co? Tutaj recepcja. Wewnątrz też jest bardzo przyjemnie. Bardzo przyjazna obsługa i very helpful jest ta obsługa. I mówi po angielsku, właśnie, bo oni ogólnie to olewają. Tak samo jak Francuzi zresztą. Oni to jeszcze pół biedy, ale Francuzi właśnie to olewają. Dlatego jebać Francuzów. A my teraz, proszę Państwa, idziemy na spacer do centrum San Remo. I zaraz Wam pokażemy, jak to miasteczko wygląda. Około kilometra właśnie od naszego kempingu, czyli cyku cyk. No. O, teraz widać, po kim Matylda ma kręcone włosy. Niezłe kwiatuszki, Matylda. Fiu, fiu, fiu.
W Sanremo póki co widziałem najwięcej Fiatów Panda pierwszej generacji i spróbuję wam pokazać, że jest ich tutaj dużo. Pierwsze lody dzisiaj. To rzeczywiście takie dobre? Co to za ulica, Basiula? Nie pamiętam jej nazwy, ale, ale? To jest ulica, która, na której są właściwie te najdroższe sklepy podobno. Taka jedna z tych bardziej luksusowych. Dobra. Stref. Taki mączek, tak? Taki mączek, no. Jak sobie wyobrażałaś? Że to będzie taka ulica jak całe Monte Carlo, a tymczasem rzeczywiście bardziej mi to mączek przypomina niż... No, tak, tak. Też od razu pomyślałem o mączaku, no. Nie o Krupówkach, tylko właśnie o Mączaku. Ta ulica nazywa się tak. Taki zarąbisty budynek. No i kolejny. One występują też w wersji pick-up. Takiej przedłużonej, może trafię. To jest Via Palazzo i Via Cavour albo coś. Gdzie chcecie iść? No to oglądaj, Mati. Co? No widzę, bardzo ładne. W Polsce takich nie ma? Nie ma. Tak, bardzo ładne. Też od razu zwróciłem na nią uwagę. Tutaj? Jeszcze jeden, pracujący. Wiesz, to się też przyjdzie? Nie? Maty, co dostałaś od pani? Taki fryzjer. Co nie dość, że taty strzyże, to jeszcze cukierki dostają, nie? Dobra? Matysiu? Ciekawe, czy o to chodziło. Jak ci się podoba? Bardzo. Co, Matysz? Czekamy i czekamy, nie Matylda? Gorąco nam się zrobiło, a tatuś tam się picuje. Tak jak widzieliście przed chwilą, byłem u fryzjera włoskiego, który nic nie kumał po angielsku. Tutaj wydaje mi się, że tędy. Ale na szczęście ich znajomy, który tutaj chyba przechodził, czy coś, jakiś biznes tutaj ma, tak? Przyszedł, wytłumaczył po angielsku. I tak, już teraz wiem, że to jest Capito. Capito. Capito, a nie Capito. No tak, ale chciał na łyso, nie? Tylko zrozumiał na początku, że cały na łyso. I baba mu wytłumaczyła, że nie Capito, tylko...
A przed chwilą nas facet znajomy tych ludzi też zaprowadził w miejsce, gdzie dzisiaj w 9:30 odbywa się projekcja filmu z Tejdem Dalmatyńczyków. Będą sami Włosi i my. I będzie darmowa kawa i ciastko. Mati, co chcesz wziąć? Powiedz. Kotka. Kotka. A jako pamiątkę dla babci której? Ale jest piękny. To tyle mogę. Dla której babci? Bo babcia Ania już ma kotka. Dla babci Ali. Dla babci Eli? Dobra. Babcia Ala, bierzemy ci kotka. No, postanowione. Hej. Zobacz babcia, to ten. Ale jest piękny. No co, głupi jesteś? Czadowo, nie? Odejdź! Trochę mam słabe buty, żeby psa pierdolnąć. Gierki od tej pani? Od pani fryzjerowej? Fajnie, pokaż jakie. Wow, ale czadowo. I ta pani mówiła po włosku chyba, co? Mati? A pamiętasz, jak jest dziękuję po włosku? Grazie. Ale jaki teraz mamy plan? Teraz idziemy, już jesteśmy w sumie w tym starym mieście. Jest jeszcze jakaś katedra do obejrzenia, jakieś ogrody, coś w rodzaju parku. Okej. Ale uliczka z przodu, widzisz to? Widzę. Poczekaj, zmienię kamerę. To jest San Remo. Dajesz radę, szeregowa? Halo? Sanremo, Riviera, dai fiori, Italia. Tutaj? No. Chcemy dojść tutaj. Okej. Via Romolo Moreno. Bambi. No, opłacało się wchodzić, nie? Zobaczymy dalej, zobaczymy dalej. Teraz Matylda. Pozdrawiamy z Sanremo. Z Sanremo pozdrawiamy. Albo z Sanremo, niektórzy mówią. Wspinamy się. Ło, ale fajosko. Ja się pyta, czemu tu nie ma turystów. No miałbym pewną teorię. Żona Barbara jest tylko jedna. I tylko ona ma mapę. Wszyscy turyści zostali na dole, w tłumie. No. A my sobie wchodzimy, zobaczcie. Tu jest fajowo. A to są Giardino Regina Elena. Jest coraz ładniej. Pięknie, co? No zdecydowanie warto było tutaj wchodzić. Zobaczcie, jaki tu jest widok. I tu w ogóle nikogo nie ma. Zero turystów. Fajnie, fajnie. Ciao bella. Się mówi grazie. Albo się mówi ciao. Patrz, się boję. Teraz przerywnik, bo jest kolejny Fiat Panda, którego udało mi się uchwycić, bo one przejeżdżają i czasami nie daję rady. Nie nadążam wyciągnąć telefon. Mati. Pozdrawiamy Sanremo. No i kolejny Fiat Panda. Na tej samej ulicy kolejny. A tu jeszcze bonus. Renia. Jeszcze jeden. Wracamy na kemping i idziemy. Gdzie idziemy, Mati, teraz? Na basen! Na basen! I Fiacik 500. Extra! Extra!
Zagramy teraz. Siema. No dajesz, Gawrońska, dajesz. Dajesz, dajesz, nie przestajesz. My już po basenie. I dzisiaj szef kuchni na podwieczorek poleca chrupkie pieczywo z pasztetem. Z keczupkiem. No ale później idziemy na pizzę jeszcze, nie? I to były chyba wróbelki, ale uciekli. Jakie wróbelki? Gołębie chyba, co? Gołębie. No. Piotrek, teraz specjalnie dla ciebie kilka słów. Najpierw ja powiem, że tak jak napisałeś, taka forma wypoczynku, czyli jeżdżenie autem, nocowanie na kempingach, w różnych, przeróżnych miejscach, najlepiej codziennie w innym, to jest najlepsza forma spędzenia czasu, ale zaraz po Hiltonie. No najlepiej. Czy ja wiem, czy po Hiltonie. To jest fajna opcja, tylko trzeba być odpowiednio przygotowanym. I jeszcze tak, dobrze nastawionym, właśnie, bo my teraz uczymy się tak, dopiero o czym nie pomyśleliśmy, czego zapomnieliśmy, czego nie kupiliśmy i tak dalej, nie? Co można było przygotować lepiej, co można tak. było wziąć więcej. Jakie konserwy można było wziąć, już wiemy, że właśnie. Jednak gulasz angielski z Łukowa jest najlepszy, naprawdę. Dobra, miałam na myśli inne rzeczy, no ale to mniejsza z tym. To jest jedna sprawa, czyli kwestia przygotowania, a druga to jest po prostu nastawienie. Jeśli bym była nastawiona na to, że jadę tutaj lansować w jakichś strasznych luksusach, no to mogłabym się zderzyć lekko. Ale poczekaj, my już tu dzisiaj mówiliśmy, w cenie tego miejsca, które tutaj mamy, no ono wiadomo jest, to jest ekskluzyw przy samej wodzie, ale połowę taniej moglibyśmy mieć apartament w centrum Sanremo, tak naprawdę. Tak, tylko tutaj jest. Więc kto co lubi. Tak, tu jesteśmy przy samej wodzie. Mamy basen pod nosem, mamy morze pod nosem. Mamy restaurację bardzo mamy dobrą. Restaurację, jesteśmy dalej blisko jesteśmy centrum. Bardzo blisko centrum. Dzisiaj zrobiliśmy spacer. Przyjemny. No i jesteśmy cały czas tak naprawdę nie kisimy się w pokoju. No. Tylko sobie spędzamy czas, jakbyśmy cały czas siedzieli gdzieś na tarasie. A jedyne zobacz, czego nam teraz brakuje, to taki daszek rozkładany tutaj przy Toyocie. Nie tylko teraz, po prostu brakuje. My to jesteśmy najmniej zaawansowanym. Tak, tutaj na całym polu, tym kempingowym, my mamy najmniej rzeczy, najmniejszy samochód i w ogóle tutaj, na tej linii, jesteśmy jedynym samochodem. To są same kampery i to takie. Są mieszkania na kółkach. To jest cała infrastruktura wokół. To są namioty, stoliki, krzesełeczka, suszareczki. To jest po prostu wszystko. Tak jest. Sznurki, suszarki, lodówki. No, a my tego nie mamy. Mieliśmy tylko jeden nawet nabój do kuchenki gazowej. Musieliśmy kupować. Już teraz wiemy, że trzeba wziąć 5 zawsze. Mówimy o tej kuchence. O takiej, nie? Na szczęście na stacji były. Tylko, że tutaj były po 4,70 euro. Trudno. Co zrobić, no. Taka forma wypoczynku jest fajna pod względem takim, że codziennie jesteś gdzie indziej. No, i zatrzymujesz to jest tam, fajne. Gdzie ci się podoba. A jak ci się nie podoba, to jedziesz dalej. Ja się dzisiaj nawet przyznałem, że dziwnie się poczułem, jak nie musieliśmy się pakować i jechać gdzieś. Tak fajne. Jakoś czegoś brakowało. Ale nie, ostatecznie to fajnie teraz posiedzieć fajne, na dupie tak. trzy dni. No to tak chociaż w skrócie. Oczywiście fajnie jest. Tylko inaczej, jechać sobie do hotelu albo tak. do apartamentu tak. i wypoczywać w zupełnie inny sposób. I to nie jest ani mniej, ani bardziej fajne, żadna z tych opcji. Po prostu myślę, że albo to zależy od człowieka, albo to zależy od tego, jak na co się decydujemy przy konkretnym wyjeździe. Tak jest. Matylda, jeszcze trzy słowa. Co tobie się tutaj podoba? Czy fajnie jest na kempingu? Mi tak? się podoba ten basen. Basen. Lody i pizza. I pizza. No, pizza, której jeszcze nie jedliśmy, ale... Wiadomo, pizza jest super, tak? Włoska pizza. No tak, dobrze. Tak najlepszy jest basen. Słuchajcie dziewczyny, to pozdrówcie teraz Piotrka i jego żonę. Piotrka, a jego żonę szczególnie. I liczymy na to, że może jednak się przełamie. No, i warto. I znajdzie do jakieś plusy takich wyjazdów i takiego spędzania czasu, bo potrafi być naprawdę fajnie. A jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że to też moja perspektywa jest troszeczkę zaburzona, bo jakbym miała teraz być tutaj ze wszystkimi naszymi dziećmi, w tym z dwójką maluchów, to myślę, że już bym tak różowo na to nie patrzyła. Tak nie piała.
Tak, już bym się tak nie cieszyła, no bo jednak jest na pewno dużo trudniej z takimi małymi dziećmi na takim wyjeździe, tak niż jest. Gdybyśmy mieli jakiś pokój, apartament czy hotel. Dobra, Gabrońska, bo mi baterii braknie. Rozgadałaś się, Boże kochany. Ciebie zatrzymać. Dobra, trzymaj się, Piotrek. A tak wygląda nasze zakończenie dnia na kempingu. Przesiedliśmy się stamtąd, bo tam dzisiaj jest jakaś animacja dla dzieciorów. Tam jest w sumie fajnie, ale głośno. Zamówiliśmy pizzę, proszę bardzo, Aperol Spritz, duże włoskie piwo, wygląda jak, kurwa, 0,25. Mamy dwie pizze. Kolor ma. No, na szczęście w domu jeszcze mamy, w domu, w samochodzie. Chociaż tutaj się pewnie troszeczkę też podregulujemy, nie? To smacznego, dziewczyny. No i jak ma ci ten soczek? Dobry. Dobry. A z czego on jest? Jakie to są owoce? Brzoskwinia. Brzoskwinia? Mm. A nie pomarańcza? Daj spróbować. Pomarańczowy przecież. No co ty gadasz? Jaka brzoskwinia? Ale pycha. Jak piwko, Pawciu? Nagrywasz już? Mhm. Zamówiłem duże, large piwo, włoskie. No nawet koloru nie ma, barwnika kurwa brakło. Pewnie mnie potem nawet... Dobra, nic się nie stanie. Ale piwo w smaku jest gorsze, myślę, to jest włoskie piwo. Myślę, że on jest gorszy niż serwowane w Polsce ciepłe peroni. Samo zło. Żywiec przy tym, zwykły żywiec przy tym, to jest po prostu perfekcja. Aż tak? Wypiję to, ale... Ta szklanka nawet dziwnie w twoje ręce wygląda, jakaś taka jest... No dziewczyńska. W ogóle tak. Piwo, nawet na dziewczyny. Włoskie, mare, coś tam. W szklance Heinekena. No kurwa. Oj, to brzmi jakbyś marudził. A bardzo nam się to podoba, uspokój się. No tak czy siak, ten kolor to nie jest przypadek. No, ten kolor jest na żywo. Na żywo wygląda niestety gorzej niż... niż tako. Powiedz, co potrzebujesz? Tam jest taki sklep. No i co tam? Ci potrzebujesz? A potrzebujesz co? Co ci trzeba dać? Pieniążka. Co chcesz? Pieniążka. Pieniążka. Okay. A co chcesz kupić? Kupić na mamy. A, dla mamy. Taka jesteś dobra, dobra kombinatorka. Allora, dovete mettervi. Provo e provata pomeriggio. Giulia, Agnese e Matilde. E c'è anche Ludovica, scusa. E perché c'era anche la piccola Tate, mi ricordo. Siete pronti? Świetnie, dawaj atakuj, pokaż im jak to się robi, pokaż im. Internet ha deciso di non funzionare, Giorgia ce la canterà a cappella. Widziałaś to ile obrotów? Gabrońska, do mycia zębów, już. Wypad, bo się ściemnia. No weź pyknij, no. Stryknij.